Guts jest w szoku. Behelit? Patrzy na Behelit z niedowierzaniem. W agresji podnosi zabandażowanego mężczyznę za szyję, żądając informacji. Kim ty kurwa jesteś i skąd to masz? Zapytał spokojnie, a zarazem agresywnie Guts, patrząc na przerażonego mężczyznę. Ja ukradłem go hrabiemu. O tym stwierdzeniu Guts upuszcza go na ziemię, czekając na dalsze wyjaśnienia. Mam na imię Vargas. 7 lat temu pracowałem tu na zamku jako nadworny lekarz. Do momentu, kiedy hrabia nie zarządził inkwizycji. Zaczął opowiadać przerażony Vargas. Wtedy ludzie byli zabierani do lochów, a tam zabijani i zjadani. Bałem się, więc wraz z moją rodziną próbowaliśmy uciec, ale złapali nas. Cienie nogi, pół twarzy, a w dodatku moja rodzina zjedli ją na moich oczach. Cudem sfingowałem swoją śmierć, a ten Behelit to jedyna rzecz, jaką udało mi się zachować. Ale nie wiem, do czego służy. Powiedział przerażony Vargas. To klucz. Powiedział nagle Guts ku zaskoczeniu Paka oraz Vargasa. Klucz otwierający wrota do innego wymiaru, ukrywającego się w cieniu naszego. Przyzywa demony manipulujące historią ludzkości od zarania dziejów. 5 członków Ręki Boga. Wyjaśnił Guts ku zdziwieniu Vargasa. Wewnątrz zamku hrabiego Zondark przysiaduje obecnie w jednej z komnat, świeżo co opatrzony po walce z Gatsem, która skończyła się dla niego urazem głowy. Szaleńczo rozmyślał o tym, jak wielką nienawiścią darzy czarnego szermierza. Jednak jego sadystyczne wizje śmierci Gatsa przerywa hrabia, który chodząc do komnaty każe odejść wszystkim żołnierzom oprócz samego Zondarka. Hrabia chwyta go za gardło w momencie, kiedy ten w przypływie szaleństwa uderza głową o kamienny filar, ciągle mówiąc o tym, jak to on nie zabije czarnego szermierza. Panie, daj mi go zabić! Daj mi zabić czarnego szermierza! Mówi do hrabiego w półbłagalnym tonem, na co ten ze spokojem przystaje. I kiedy Zondark, trzymany nadal za szyję, patrzy prosto na swojego pana, z jego ust wyłania się podobne do ślimaka stworzenie, które wypełzając z ust hrabiego wchodzi prosto w Zondarka. Na zewnątrz natomiast Dal otrzymuje informacje od anonimowego informatora o aktualnym pobycie czarnego szermierza, na co Dal odpowiada, że tą sprawą zajmie się Zondark, który po usłyszeniu tej informacji wprost kipi szaleństwem oraz radością, a jego twarz widocznie uległa zmianie, jest jakby pusta. Wracając do laboratorium, natomiast Pak w swój dość dziecinny sposób próbuje sprawdzić właściwości Behelitu. Największym odkryciem okazuje się zaś być to, że owy przedmiot rzeczywiście żyje, co udowadnia otwierając oko. Guts patrzy na to wszystko, oznajmiając, że Behelit pomimo jawnego dawania znaków życia aktualnie nie sprawia im żadnego zagrożenia i tak dokładnie nie wie, jak go użyć. W ogóle zapomniałem spytać, ale jakim cudem coś takiego trafiło w ręce hrabi? Zapytał Guts, stojącego naprzeciw Vargasa. To był czysty przypadek. Pamiętam ten dzień. Wtedy przez miasto jechała karawana kupców, a nasz pan po prostu go kupił. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Odpowiedział Vargas, po czym ruszył do jednego ze swoich kufrów, wyciągając z niego mapę zamku, na której to wskazał przejście ewakuacyjne, które miałoby posłużyć jako droga do pozbycia się hrabiego. Proszę, jesteś moją jedyną nadzieją. Zabij hrabiego. Powiedział Vargas, po czym położył rękę na ramieniu Gatsa. Nie dotykaj mnie! Brzydzisz mnie! Krzyknął Guts, nerwowo odpychając Vargasa, po czym kontynuował. Ale choć nie zabiję hrabi w twoim imieniu, zdechnie tak czy inaczej. W chwili, kiedy Pak próbował uspokoić Gatsa, ten kazał mu być jedynie cicho.
Po czym po chwili drzwi laboratorium zostają kompletnie zniszczone przez ogromny topór Zondarka, który od razu przychodzi do natarcia, na co Guts od razu przyjmuje obronną postawę, przy okazji zwracając uwagę na diametralną parabolę pomiędzy jego wcześniejszym stylem walki i wniosek nasuwa się sam. Zondark nie jest już człowiekiem. Powalony na ziemię Guts robi unik przed kolejnym śmiertelnym ciosem, skutecznie odcinając rękę Zondarka. Jednak po chwili z miejsca ręki wyłania się gigantyczna macka, chwytająca z powrotem za ostrze. Jego prędkość znacznie wzrosła, a uderzenia powodują zawalenie się sufitu. Vargasowi udaje się w tym wszystkim uratować małego Paka, dalej oglądając potyczkę Gatsa, który jakimś cudem wciąż nadąża. Wykorzystując pelerynę, jest w stanie zasłonić swoje ruchy, co ostatecznie prowadzi do odcięcia części głowy Zondarka. Jednak coś z niej wypełza. Nieźle, czarny szermierzu. Mówi istota o ślimakowatym wyglądzie, a Vargas, stojący obok, zdaje sobie sprawę, że to w istocie sam hrabia. Hrabia zauważa na ziemi leżący Behelit, a co Vargas od razu zabiera go, po czym władca obiecuje torturować go tak samo jak 7 lat temu, kiedy to wybił jego rodzinę w pień. Jednak naszych bohaterów ratuje spadający na ciało Zondarka sufit, który pozwala im spokojnie zbiec z miejsca zdarzenia. Po wyjściu, kiedy Vargas myśli, że to koniec hrabiego, Guts uspokaja go, mówiąc o tym, że to, co kontrolowało ciało Zondarka, było jedynie częścią większego demona, po czym odbiera mu Behelit, ruszając dalej w drogę. Po pożegnaniu z Pakiem Vargasa jednak łapie gigantyczna, wyłaniająca się z kanałów macka, która pokazuje w ciemności swoje jasne ślepia. Nie musiałeś go wcale brać. Poza tym, skoro obaj nienawidzicie hrabiego, to nie mogliście po prostu zostać sojusznikami? Sojusznikami? Nie. Nie mam zamiaru zaprzątać sobie głowy jakimś nic niewartym kmiotem strugającym przyjaciela. Powiedział Guts, śmiejąc się z propozycji Paka. Koniec końców, tylko ciągnąłby mnie za sobą na dno. To samo zresztą tyczy się ciebie, Robalu. Z daleka słyszą oni rozmowę dwóch żołnierzy o egzekucji jakiegoś gościa blisko powiązanego z czarnym szermierzem. Na te słowa Guts od razu odwraca się i odchodzi. Na krótki czas postanawia osiąść w jednym z domów, gdzie to sprawdza swój rynsztunek, a Pak po kolejnej próbie nawiązania rozmowy po prostu odlatuje, zostawiając Gatsa samego sobie. Dotyka on swojego kikuta, wiecznie zamkniętego oka, po czym, przypominając sobie słowa Vargasa o torturach, wściekły uderza w ścianę. Nadchodzi czas egzekucji, podczas której to Dal ustara wraz z hrabią, że Vargas nie posiada przy sobie Behelitu, co oznacza tylko jedno. Czarny szermierz go zgarnął. A Pak, będący na miejscu i patrzący na swojego przyjaciela, widzi nagle w tłumie Gatsa, do którego od razu podlatuje w nadziei, że ten uratuje Vargasa. Jednak spotyka się z zimnym stwierdzeniem, że ten przyszedł jedynie patrzeć, jak ten umiera. Mówiąc przy okazji o tym, że jest to jawna pułapka na niego, a Pak po tych słowach cierpi. Czujesz strach, Guts? Ten jest w szoku, o czym Pak kontynuuje. Jesteście do siebie tacy podobni, sam to zauważyłeś. Obaj walczycie z potworami, z którymi nie macie szans. Guts wyśmiewa ten wytwór Paka, po czym ten, urażony, ponownie odlatuje. A Guts rzeczywiście pod twardą skrupą skrywa dźgnięte teraz przez słowa Paka wrażliwe wnętrze. I kiedy Vargas czuje, że to już koniec, w ostatnich słowach woła czarnego szermierza. Zabij hrabiego. Po czym zostaje ścięty. A Pak, który próbował go uratować, schwytany przez żołnierzy. Guts odwraca się i widzi płód na drodze, którego głowa wygląda teraz jak ta Vargasa. Słyszy w głowie echem jego ostatnią prośbę. Widząc jego ciało już w grobowcu, przysięga mu, że nie zawiedzie. A znak zaczyna krwawić, po czym pojawiają się duchy zmarłych, które chcą też śmierci hrabiego. Jeden nawet próbuje opętać ciało Gatsa, aby zrobić to samodzielnie,
aczkolwiek siła woli szermierza jest zbyt silna. I tak, odchodzi on ostatecznie w stronę zamku ku misji zabicia hrabiego. Hrabia wchodzi do pokoju swojej córki wraz z Dalem, trzymając zamkniętego w klatce paka, który to, płacząc, zostaje oddany w ręce spokojnej dziewczyny zamkniętej w komnacie. Jest to córka hrabiego o imieniu Teresa. Możemy również zobaczyć, że po dotknięciu jej przez ojca, ta wzdryga się. A pak dany został jej jako prezent. Wracamy do Gatsa, który teraz podróżując aktualnie po schodach zamku, szuka hrabiego, przypominając sobie swoje poprzysiężenie, że ten pozbędzie się go za wszelką cenę. I wtedy też pojawia się Zondark, wyglądający jeszcze bardziej potwornie niż ostatnim razem. Jednak dla Gatsa był to jedynie chleb powszedni. I tak obezwładnia go z łatwością, idąc dalej. Jednak po chwili zostaje uderzony w plecy od ciągle żyjącego Zondarka, który w przypływie szaleńczej euforii wyjawia, że jedynym sposobem na pozbycie się go jest odcięcie głowy, co Gatz z przyjemnością robi, a wtedy część hrabiego rzuca się na niego w celu asymilacji. Jednak Gatz resztkami sił rozbija głowę potwora o ścianę, pozbywając się go raz na dobre. Pomimo silnego krwotoku, dalej podąża naprzód z chęcią zabicia prawdziwego hrabiego. W tym czasie Pak zostaje wypuszczony z klatki przez Teresę i nawiązuje z nią rozmowę, w której to dowiedzieć możemy się nieco więcej o losach hrabiego. 7 lat temu moja matka została porwana przez pogańskich wyznawców. Żądali oni od mojego ojca pozwolenia na stworzenie kultu, ale się nie zgodził. Moja mama została stracona, więc nie pamiętam. Byłam tylko małą dziewczynką, ale ojciec od tego czasu zaczął tracić swoje człowieczeństwo i upadać. W tym samym momencie Gatz trafia do sali tronowej, gdzie to staje przed żołnierzami, których pozbywa się praktycznie z miejsca, oraz Dalem, który może jedynie patrzeć w przerażeniu na potężnego szermierza. Gatz go nie widzi, patrzy jedynie przed siebie, wzrokiem mierząc położenie hrabiego w sali tronowej. Wracając do Teresy oraz Paka, kontynuuje ona swoją historię. Od śmierci matki ciągle przesiaduję w tym pokoju. Chciałabym być kiedyś wolna, powiedziała smutna Teresa. Słysząc głosy za oknem o przybyciu intruza do zamku, Pak prosi ją o otworzenie okna, a następnie odlatując obiecuje, że uwolni ją z tego więzienia. Nadeszła ta chwila. Gatz stoi naprzeciw hrabiego, zasiadającego na tronie. Wiedząc, że nie ma z nim szans w ludzkiej formie, hrabia zmienia się w swoje ślimacze monstrum. Ataki Gatza są zbędne. Każdy cios, jaki próbuje zadać, zostaje natychmiastowo zregenerowany. Ale nie ustępuje. Chcę się go raz na zawsze pozbyć, czego skutkiem są wstrząsy na terenie całego zamku. Te wszystkie wstrząsy powodują rozbicie ścian oraz podłóg. Drzwi się wyważają, przez co Teresa, zdeterminowana, aby wyjść ze swojej pułapki, nareszcie opuszcza pokój, zdając się na odwagę. Walka Gatza z hrabią jest na tyle intensywna, że w pewnym momencie Gatz ubiega się do podstępu, przywdziewając Dala w czarny płaszcz, przez co ten omyłkowo zostaje zabity przez własnego pana. Jednak pułapka pomimo ofiary nie przyniosła owocnego rezultatu. I tak, atak z zaskoczenia został sparowany przez hrabiego oraz Gatz zostaje uderzony z całej siły. Twój znak jest najlepszym dowodem na to, że zasługujesz na śmierć, mówi hrabia, uderzając Gatza o liczne filary. Ten leży u jego stóp, praktycznie pokonany i niezdolny do dalszej konfrontacji, obok radującego się hrabiego.